Witam i zapraszam do obejrzenia prezentacji dotyczącej prepositions of time and place, a więc przyimków czasu i miejsca. Spojrzymy na te główne przyimki, a więc at, in oraz on. Zapraszam. Spójrzmy teraz na główne przyimki służące do określania czasu. Zacznijmy od at. Kiedy używamy at? Po pierwsze, mówiąc o godzinach. Na przykład at 9 o'clock, czy też at 7:25. Po drugie, używajmy at, mówiąc o porach dnia czy doby. Na przykład at midnight, at noon, czyli w południe, at night, w nocy. At night zostało podkreślone, ponieważ to popularny błąd. Pamiętajcie, at night to po angielsku w nocy. Wreszcie at dinner time, czyli w porze obiadu, czy też at dawn, o świcie. Używajmy at, mówiąc o weekendzie i świętach. Na przykład at the weekend, czyli w weekend. Zwróćcie uwagę, znowu podkreślenie, a więc znowu często błąd w tym miejscu. Pamiętajcie, at the weekend to w weekend. At weekends to w weekendy, czy at Christmas, at Easter. Wreszcie punkt w czasie, a więc at the beginning, na początku, at the end, na końcu, at the moment, w tym momencie, at present, obecnie, czy wreszcie at the time. Znaczy to wtedy. Za chwilę in. Oprócz at, mówiąc o czasie, używamy przyimka in. Kiedy? Po pierwsze z głównymi porami dnia, a więc in the morning, rano, in the afternoon, po południu, czy in the evening, w nocy. Zwróćcie uwagę, te trzy zwroty są podkreślone. Pamiętajcie więc in the morning, in the afternoon oraz in the evening. Ale at night, w nocy, to at night, a więc poprzednia grupa. Po drugie, używajmy in z miesiącami, latami, porami roku czy wiekami. Na przykład in April, w kwietniu, in 1980, in the autumn, jesienią, in the 11th century, a więc w XI wieku. Wreszcie używajmy in, mówiąc, że coś stanie się za jakiś czas. Na przykład in an hour, za godzinę, in a week, za tydzień, czy wreszcie in a moment, za chwilę. Pamiętajcie więc, za to w tym kontekście po angielsku in. Za chwilę przyimek on. Kiedy używamy on z konkretnymi dniami i datami? Na przykład on the 21st of May, a więc 21 maja, czy on May the 17th, 17 maja. On Thursday, a więc w czwartek. On weekdays, a więc w dni tygodnia. On New Year's Day, w nowy rok. On Christmas Day, a więc w bożonarodzeniowy dzień, ale uwaga, at Christmas, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej. On Wednesday morning, a więc w środowy poranek, ale pamiętajcie, że in the morning to rano, o czym również mówiliśmy przed chwilą. On Saturday evening, a więc w sobotni wieczór, czy wreszcie on Anne's birthday, a więc w urodziny Ani. Pamiętajcie szczególnie, że z dniami tygodnia używamy właśnie on, na przykład on Thursday, a także z datami, tak jak on the 21st of May. To bardzo popularne błędy. Wreszcie mamy inne przyimki służące do mówienia o czasie. Na przykład during, before czy after. Na przykład during the holiday, podczas wakacji, before supper, przed kolacją, czy after the meeting, po spotkaniu. Za chwilę przyimki miejsca. Czas na przyimki miejsca. Zacznijmy od at. Kiedy go stosować? Po pierwsze, gdy określamy, gdzie coś jest. Na przykład, there was a huge queue at the bus stop. Na przystanku autobusowym była ogromna kolejka.
Po drugie, at stosujmy w określonych zwrotach, takich jak at home, w domu, at Jack's, u Jacka, at school, w szkole, at work, w pracy, at a hotel, w hotelu, at the table, przy stole, at university, na uniwersytecie, at the seaside, nad morzem, at the wedding, funeral, a więc na ślubie, na pogrzebie, a także at the bottom, na dole, at the top, u góry, czy at the corner, w rogu. Wreszcie stosujmy at z czasownikami wskazującymi miejsce, takimi jak be, wait, sit, stay, czy live. Kilka przykładów. I live at number 22. Mieszkam pod numerem 22. Czy I waited at the door. Czekałem przy drzwiach. Czy wreszcie our garden is at the end of the street. Czyli nasz ogród jest na końcu ulicy. Spójrzmy teraz na popularne zwroty z przyimkiem in. In bed, w łóżku. In the center, w centrum. In the country, na wsi. In the hospital, w szpitalu. In the world, na świecie. In prison, w więzieniu. In the north, in the south, a więc na północy, na południu. In the open air, na świeżym powietrzu. In the mountains, w górach. In a queue, w kolejce. In the sky, na niebie. In town, w mieście. In the city, także w mieście, tyle że większym. In the picture, na obrazku. Czy in the photograph, na fotografii. Zwróćcie uwagę, podkreśliłem in the world, a więc na świecie. In the picture, czy in the photograph, na obrazku, na zdjęciu, to szczególnie przydatne w części ustnej matury, kiedy musicie często opisywać obrazki lub zdjęcia, a także in the sky, na niebie. Za chwilę on. Na koniec spójrzmy na przyimek on w następujących zwrotach. On an excursion, na wycieczce. On a trip, w podróży. On earth, na ziemi. On the outskirts, na peryferiach. On the radio, w radio. On TV, w telewizji. Czy on the train, on the plane, on the tram, a więc w pociągu, w samolocie, w tramwaju i z innymi większymi środkami transportu. Pamiętajcie przede wszystkim, że w radio, w telewizji to po angielsku on the radio, on TV, a także w autobusie czy w samolocie tu także stosujemy przyimek on, inaczej niż w języku polskim. Obejrzyjcie prezentację kilkakrotnie, aby dobrze zapamiętać te przyimki i zróbcie kilka ćwiczeń znajdujących się poniżej. Dziękuję i do zobaczenia.